To będzie coś nowego. Takiego sezonu jeszcze nie widzieliście. Zapraszam was do mojego zimowego królestwa. Do zimowiska. Hej, wiesz co? Jest zima. Jak jest zima, to są płatki śniegu. One spadają i robią takie białe na ziemi. Wiesz, co to znaczy? Bitwa na Śnieżki. That's right! Gdzie jest ten śnieg? No przecież nagrywamy to w listopadzie. A, no tak. Zima to moja ulubiona pora roku. Kocham ją za wszystko. Za ciepłe sweterki, gorące kubki, skarpetki, mandarynki i oczywiście na śnieg. Nawet jeśli musimy na niego długo czekać. Wow! Czy to był pierwszy śnieg? Nie, to tylko była tuba. Wybuchowa! Ten zimowy program będzie trwał cały grudzień. Razem będziemy co czwartek przeżywać super zimowiskowe odcinki. Dokładnie w Wigilię, wigilijny odcinek. Dokładnie w Sylwestra, sylwestrowy odcinek. Razem będziemy czekać, aż zima przyjdzie. A podobno kalendarz astronomiczny mówi, że z nocy 21 na 22 grudnia najkrótszy dzień w roku, wtedy zima jest. Ale wiecie co? Nie wierzcie kalendarzowi. On kłamie. W zimowisku będzie mi pomagał mój wierny pomocnik Karol. Najlepszy elf na świecie. Za 6 dni, Mikołaj, no nie mogę się doczekać, co dostanę na prezent. Tylko, a przecież elfy pomagają Mikołajowi robić prezent, więc... No tak. Ty nie dostaniesz prezentu. A, tak to działa? No trudno. Jeśli mówimy o Mikołajkach i jesteśmy w tym temacie, to przedstawię wam teraz, jakich prezentów na Mikołajki nikt nie chce dostać. Papieru toaletowego, wyparzarki do jajek, konserwy dla wojska, łapki na muchy, cukinii, soli, trucizny na myszy, porcelanowego konia. Ale wiecie tak naprawdę, co jest najmilszym i najlepszym prezentem? Coś, co zrobimy samemu. A nic nie jest tak bardzo świąteczne, jak kartki świąteczne. Kącik kreatywny. Razem z moim elfem Karolem robiliśmy kartki świąteczne. Myślę, że to jest fajna sprawa, żeby wziąć kredki, coś. Nawet jak już nie chodzicie do szkoły, przedszkola, to zrobiliśmy sami. Może niekoniecznie takie same jak my, bo zrobiliśmy brzydko. Ale jakby ktoś się postarał bardziej, to znaczy my się staraliśmy, tylko nie potrafiłem. Myślę, że za 4., 6, no dobra, może za 10., 20. Razem wyszłyby nam piękne. Ale jacy specjaliści, to oni mają jakieś takie do wycinanek, takie, wiesz, sprzęty, oni tam wydobują. Musimy coś zrobić, no. Kartki świąteczne jak rzeźby traktują. U nas to takie, takie serca.
co, myślę, że jak zrobicie taką kartkę i komuś sprezentujecie, to ucieszy się bardzo. Bardziej pewnie niż takiej zwykłej kupionej, tak. Nie mówiąc też o tym, że po prostu fajnie się przy tym bawiliśmy. Frajda i taki powrót do dzieciństwa, pełno kredek, pełno... To było naprawdę spoko, jakieś rysowanki, badziewie, no spoko. To była właśnie nasza świąteczno-kartkowa zabawa na dywanie. Ej, a wiesz, że za 3 dni Mikołajki? No, mówiłam ci, nie dostaniesz prezentu. No tak. Zimowy film. Zimowy film, który dzisiaj polecę, to List do M. I pierwsza, i druga część. Mimo, że jest być może trochę komercyjna produkcja, to ja to kupuję. Naprawdę uważam, że obie części są bardzo wzruszające, piękne, prawdziwe. Polecam wszystkim obejrzeć, chociaż wątpię, że ich nie oglądaliście. Zawsze podchodzę do polskich filmów z lekkim dystansem, ale to jest naprawdę, naprawdę dobra produkcja. I polecam. Nie wiem, czy oświadczać się na stadionie podczas finałów, czy skacząc ze spadochronu. A ja nie chcę, żebyśmy te Wigilie spędzali osobno. Chcę być z tatą, chociaż w Wigilię. To cały świąt, synek. Pracownik w przebraniu Mikołaja włamał się do pokoju mojego syna i ukradł dziecku 30 zł. To nie jest możliwe. To jedzę! Oczywiście ma pani rację, to jest jak najbardziej możliwe. Suchar. Zima, las. Idzie sobie poddenerwowany niedźwiedź i jaki wściekły na wszystko. To zająca kopnie, to wilka pogoni, to kopnie choinkę. I podlatuje do niego wróbelek. I ten wróbelek się pyta: hej, niedźwiadku, dlaczego ty jesteś taki zdenerwowany? On odpowiada na to: no bo po cholerę ja wypiłem tę kawę we wrześniu. Zimowa ciekawostka. Czy wiecie, że zima na świecie nie trwa tak samo? My mieszkamy na półkuli północnej, dlatego nasza zima przypada na grudzień, styczeń, luty. Ale na półkuli południowej jest to czerwiec, lipiec i sierpień. Ho, ho, wakacje zimowe, śnieg zimą. Chociaż oni nie mają śniegu, bo to Australia. Powiem wam, że zima bez śniegu to chyba najsmutniejsza zima na świecie. Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Już lato bez słońca, poza koło słońce, ale zima bez śniegu. Zimowa piosenka. Aby wejść w świąteczny klimat, musimy słuchać zimowych piosenek. Ale może nie takich standardowych. Ja na przykład uwielbiam piosenkę, która właśnie jest pierwszą zimową piosenką tygodnia w zimowisku w wykonaniu DXX Last Christmas. Wydaje mi się, że taka alternatywa klasyku, która tak zmienili ją po swojemu, ale kocham ten zespół i ten wykon jest super. I dzwoni tak. Przepraszam, że tak macham tą głową, ale... super dzwoni! Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. So this year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek Zimowiska wam się podobał. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co jest najlepsze, co nie jest fajne, co byście zmienili, co byście dodali. Bla 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 bla. Makarena, ja! Mamy nadzieję, że spodoba wam się to. Makarena, ja! Bardzo, ale to bardzo postaraliśmy się nad scenografią. Mamy nadzieję, że to widzieliście. Tu jest po prostu duże utrudnienia, to brak śniegu, także nigdy nie powiemy, co tak naprawdę leży na tych choinkach. Sprowadziliśmy specjalny śnieg. Specjalny, nietopiący się śnieg. Z Alaski. Alaska com, snow for Poland. Komentujcie, subskrybujcie. No ej, pierwsze intro, którego ty nie rysowałeś, nikt nie rysował, bo robiliśmy je. Tak. Wiecie, jaka to była schiza z tymi lodami? Tutaj... Lód nam topniał, napis gdzieś krzywo, on się pojawia, on co przez całe intro się zmienia, widzicie to? I no właśnie tak. I to już koniec odcinka. Jeszcze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Chcemy dostać dużo łapek za takie coś. Czy ja nie powinnam grać teraz Królowy Śniegu? Powinnaś. To, ale... No to do widzenia. Pa, pa, pa.